Radio Conchita, Talk FM Euro Conchita Barbie, Baby, Langström Extra. Witamy Państwa serdecznie w naszym radiu Talk FM Euro Conchita Barbie, Baby, Langström Extra. Witamy, witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do odbioru, gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro Conchita Barbie, Baby, Langström Extra. Dzisiaj mamy święto, Boże Ciało, supermarkety będą zamykać, nic nie będzie czynne, czy w sobotę, czy w niedzielę. Mamy dla Państwa bardzo ciekawy program, proszę Państwa. No w ogóle to El Mercedes mamy, kanał El Mercedes, proszę oglądać. El Mercedes. El Mercedes jest tutaj na Daily Motion. El Mercedes jest na Google Plus. El Mercedes jest na YouTube. Proszę Państwa. Dzisiaj nawet wchodzi nowy kanał Ela One. Jest Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Boska, które to programy może wejdą Państwu jako playlisty albo bezpośrednio jako kanał na YouTube Elhof Art 2000 jako ta nasza była Elka Pierdzielka. Ludzie łatwiej pamiętają, szybciej do internetu wchodzą. Internet no nie jest jakby bardzo przekonujący, bo mówią, że internet jest bezbożny, internet nie zna czasu, nie wierzą w Pana Boga, a w ogóle ci, co wymyślili cały ten internet, to w ogóle w nic nie wierzą. No i ze względu na solidarność, prawda, nie chcą w nic wierzyć. No, także Radio Conchita, Talk FM Euro Conchita Barbie, Baby, Langström Extra. Proszę być z nami. Troszeczkę światła. Reklamujemy nasze kanały. Dlaczego reklamujemy nasze kanały? Dlatego, że jest to program edukacyjny, proszę Państwa, Towarzystwo Biblijne. Czy Państwu to mówi o czymś? Ludzie nie czytają tutaj w Polsce a Biblii. Gdy jesteśmy w Warszawie pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem, ludzie nic nie wiedzą o Biblii, a tutaj o Biblii wypowiadają się. Abraham Lincoln mówi tak: wierzę, że Biblia jest najlepszym darem, jaki kiedykolwiek Bóg darował człowiekowi. Wszelkie dobra od Zbawiciela świata przekazywane są nam przez tę księgę. Abraham Lincoln. Potem powiedział ksiądz Józef Tischner: przypowieść o miłosiernym Samarytaninie pokazuje, co w chrześcijaństwie jest fundamentem, a co fundamentalizmem. Isaac Newton: w Biblii jest więcej nieodpartych dowodów autentyzmu niż w jakimkolwiek podręczniku historii. Czyli, że Biblia jest autentyczna. Czyli ci ludzie, którzy chcą Was zwieść, zbić z pantałyku, podsuwając różnego rodzaju książki, że miliardy różnych ciekawych książek jest, no to powiedziane jest, że czytaniu ksiąg nie ma końca. Dlaczego król Salomon był bardzo mądry? Dlatego, że celowo i specjalnie prosił Boga Jahwe, prosił Boga Jehowę o to właśnie, żeby był mądry. Także wy, jeżeli będziecie badać Pismo Święte, jeżeli będziecie czytać Pismo Święte, to dowiecie się, jaka to jest mądra rzecz, mądra księga. A to w ogóle jest Słowo Boże, to jeżeli pochodzi od Boga, to chyba, jeżeli sobie to w ogóle uświadomisz, że w ogóle, jeżeli jest Bóg, no to ten Bóg chyba nie pozostawił ciebie bez żadnych informacji, jaki jest sens tego życia, po co tu jesteśmy, a zwłaszcza dlaczego istnieje zło i czy się to kiedyś skończy. To są bardzo ciekawe pytania i ważne. I tylko Biblia odpowiada na te pytania. Najczęściej czytają Biblię, prawda? Także zapraszamy, zapraszamy, proszę Państwa, El Mercedes. Radio Conchita. Musicie Państwo wiedzieć, że jest to kamera latająca.
obrotowa. Program jest bardzo oryginalny, niepowtarzalny, proszę Państwa. Ewolucyjny program w Radiu Conchita. Tok FM Euro Conchita Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Biblia zawiera sagę, opowieść historyczną, czyli sprawozdanie historyczne. Są psalmy, jest poezja, jest parabola, jest hiperbola, czyli świadoma przesada. Różne takie ciekawe chwyty literackie, czyli barwne figury stylistyczne. Są to barwne figury stylistyczne występujące w Biblii. Jeżeli od dziecka będziecie czytać Pismo Święte, co mówię teraz po krótkiej przerwie, to Biblia nie będzie księgą jakąś taką magiczną, trudną, jak tutaj moja znajoma pani Oleńka powiedziała o księdze Mormona, że jakaś czarna magia z tej księgi Mormona. Ja mówię, no coś ty pani Oleńko. No ale widzicie państwo, dlaczego? Dlatego, że starsza babcia, ona już pewnie nie żyje, bo u niej nie byłam chyba z 17 lat, powiedziała właśnie o księdze Mormona, że to jest czarna magia. Natomiast Biblia kocha Biblię, kocha Biblię. Rzeczy wielkie, potężne, bo jej mąż był architektem. No, czytała z nami przez wiele lat Pismo Święte. Studiowała, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Czy we wszechświecie można dostrzec celowość? No, wszystko to są bardzo interesujące pytania. Mogą Was nakierować, naprowadzić na Stwórcę, proszę Państwa. Stwórcę. Stwórcę nieba i ziemi. Jah, Jehowa. Jehowa to jest imię Stwórcy. Pochodzi od tetragramu Jahwe, a tetragram Jahwe jest w Lidzbarku Warmińskim w kościele. Nad ołtarzem macie Państwo te cztery hebrajskie litery, bo Żydzi pisali za posługi, no mieli na piśmie tylko spółgłoski, samogłoski, dodawali w mowie. Ogon zabiłość obchodzi, tylko Ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi. To są piękne pieśni, proszę Państwa, wielokrotnie śpiewane i kiedyś, bo to są stare te. W nowej scenografii, proszę Państwa, na wernisażach, u Felicji Boskiej, promocje, niezliczone promocje książek u Felicji Boskiej, Felicja Wożyszkowska, Sękowska Boska bardzo chciała, żebyśmy u niej śpiewały, ale już ona też stara, Felicja Boska, która dojeżdża tylko do kolumny Zygmunta i z powrotem na Urlę do siebie, do kolumny Zygmunta i z powrotem. Natomiast tutaj u nas dom gościnny, proszę Państwa, jest taki ogród, Państwo widzą, gościnny bardzo w naszym radiu. Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Dlaczego? Dlatego, że Janek Witek był bardzo gościnny, ale kochał ludzi dobrych takich, którzy nie kochają pieniędzy. Natomiast ta kura von Lipski okazała się oszustką, bo ona wcale nie składa żadnych złotych jajek. Proszę Państwa, i jeszcze kredyt wziął, ona nie spłacała, aj, same jakieś nieszczęścia, proszę Państwa. Proszę być z nami. Także proszę Państwa, nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra nadaje dzień i w nocy. Tutaj Janek Witek, pozdrawiamy go serdecznie, ale no niestety już z nami go nie ma. I cóż możemy tutaj dodać? No, Szydło teraz wypowiedziała się w Radiu Maryja, że złożyła kwiaty na grobie swojej matki. No, no bardzo dobrze, no proszę Państwa, jeżeli pamięta,
o swoich rodzicach, ale widzicie Państwo, ogólnie w Warszawie jest tak, że nie da Ci ojciec, nie da Ci matka, co da Ci sąsiadka. Że czasem to też przez przypadek. Sąsiadka może Ciebie polubiła, sąsiadka może Ciebie pokochała, jest gościnna, bo w Warszawie nie ma tej takiej gościnności, proszę Państwa. Ludzie się nienawidzą. Jeżeli Państwo pojedziecie do Anglo, Ameryki, Białystok, to Państwo zobaczycie, jak tam ludzie prawosławni, jak to można byłoby opisać prawosławnych. Przyrównam ich do koloru złotego. Złota polska jesień, chociaż jeszcze lato się nie zaczęło. Proszę Państwa, dobrzy, gościnni. No i takim człowiekiem był Janek Maciej Witek. Zawsze wszystkich przyjmował. Oczywiście, że dał się nabrać, dał się oszukać, bo ta kura, która jest oszustką, tak samo jak i ta Matryna Mieczysławska, ta kura von Lipski wcale nie składa żadnych złotych jajek. A poza tym, jak zauważył Filip, lekarz, Filipka, pozdrawiamy, Filipka lekarza, powiedział, że słyszał w sieci, że ta kura von Lipski krzyczy na kurczątko. Krzyczy na kurczątko. Ja mówię, dlaczego? Dlatego, że skoro ona sama o sobie mówi, że jest wiedźmą, no to proszę bardzo, się zgadza z tym, że nie taką wiedźmą, która coś umie mądrego powiedzieć, wywróżyć, tylko po prostu jest zła. No to więc, jeżeli ja kurczaczka daję kurczaczkowi, bo kurczaczek głodny, to on może niekoniecznie chcieć jeść proso. Kurczaczek może niekoniecznie chcieć jeść proso. No tak więc, jeżeli kurczaczek je kurczaczka, to ona się patrzy, że ona nie ma co jeść, a teraz kurczaki znowu są drogie, bo nie po 3,40, tylko po 5,40. Także, proszę Państwa, von Lipski może się tylko popatrzeć i tak wściekła jest na tego kurczaczka, jakby to był on winny. Państwo zobaczą, dlaczego ja o tym mówię, bo ja opowiadam o sytuacji takiej, która jest tu w Warszawie, że nie ma gościnności, że ludzie nie są mili, że nie są gościnni, że zgrzytali na niego zębami, że stali za plecami jego, obgadywali go. No ja mówię tutaj już o, nie tyle o Szczepaniu, ale też o Jezusie Chrystusie, prawda? I zabili już 2000 lat. Nawet jakaś kobieta tutaj w Google mówi, że przecież Żydzi nie zabili Jezusa. Ja mówię, no przecież byli tylko Żydzi, to kto miał zabić go, jak nie Żydzi? Żydzi zabili Żyda, a jeszcze nawet Rysia tutaj była na Podskarbińskiej 2, w tym praskim centrum kultury i się rozsiadła na tej sofie w kapeluszu i że ludzie w internecie mówią, o Jezu, co to za matrona. Ja mówię, to jest nasza Ryszarda. I ona mówi, słuchaj, Elka Wiercielka, że po prostu Żydzi zabili Jezusa. Ja mówię, Rysia, Amerykę odkryłaś. No to więc tutaj, gdy ta kobieta, ona mówi, że jak to? Jak to, że Żydzi zabili Jezusa? No zabili Jezusa. Przecież w Księdze Izajasza, w 53 rozdziale, jest powiedziane, myśmy go zabili, czyli Izajasz jako Żyd, w imieniu Żydów, mówi o wielu innych rzeczach. Myśmy go sponiewierali, myśmy go oskarżyli, no bo Żydom się nie podobało, bo oni byli obrażeni, że skoro o nich tak oskarża, jeszcze jak to wywracał stoły handlarzom, którzy sprzedawali w świątyni Jahwe, no to przecież jakże by Jezus Chrystus jako Syn Boga Jahwe miał nie zareagować. Jezus to jest Jehoszua, czyli Jehowa jest zbawieniem. Jahwe z języka hebrajskiego znaczy ten, który powoduje, że się staje. Czyli w sensie fenomenologicznym, w sensie stawania się, Bóg Jahwe, to słowo, to imię w Biblii występuje, a nie w sensie ontologicznym bytu, że Bóg tylko jest, się tam gapi, a wyrób ta co chce ta. Nie. Bóg ma plany, zamierzenia i On realizuje te plany, a że człowiekowi krótkowzrocznie myślącemu, patrzącemu wydaje się, że Bóg się spóźnia, prawda? No. Tak jak w pismach jest napisane, o, odkąd zasnęli ojcowie, wszystko to tak trwa i tak trwa, aż dotąd, bo ludzie nie wierzą,
nie wierzą w prawdy Boże, które są oczywiste, które są w Piśmie Świętym napisane. To więc, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Tutaj po sąsiedzku, w tej szkole, na Saskiej, proszę Państwa, Bożena Rossa, moja koleżanka, była polonistka, ona na Gosławiu tam mieszkała, dalej 111, dojeżdżała do szkoły, uczyła, że Bóg jest Jahwe dzieciom, tak? Się pochwaliła. Proszę Państwa, co o Biblii powiedzieli na przykład Abraham Lincoln, ksiądz Józef Tischner, Isaac Newton? Abraham Lincoln: wierzę, że Biblia jest najlepszym darem, jaki kiedykolwiek Bóg darował człowiekowi. Wszelkie dobra od Zbawiciela świata przekazywane nam są przez tę księgę. Ksiądz Józef Tischner: przypowieść o miłosiernym Samarytaninie pokazuje, co w chrześcijaństwie jest fundamentem, a co fundamentalizmem. Isaac Newton: w Biblii jest więcej nieodpartych dowodów autentyzmu niż w jakimkolwiek podręczniku historii. Także tutaj tych kilka wszystkich nie będziemy czytać, ale kiedyś w Kościele Świętego Krzyża mogliście taką broszurkę kupić wielkości, proszę Państwa, tego ekranu, która też zawierała wypowiedzi, sentencje filozofów, psychologów, astronomów, uczonych. Proszę czytać, proszę się dowiadywać. I proszę Państwa, nasz kanał El Mercedes, jak Państwo widzą, jest na Daily Motion. Proszę bardzo, Radio Conchita jest reklamowane tutaj na Daily Motion. El Mercedes jest na Google Plus, na YouTube. Proszę Państwa, na Google Plus jest El Mercedes, bo Google Plus jest kanałem takim mało znanym, ale bardzo nowoczesnym. Tam nawet zdjęcia się ruszają, chodzą. Cuda nie widzę. Także proszę Państwa, już idziemy spać, noc zapada, a szatan nie śpi. Szatan, diabeł, devil the great, nie śpi. Gdy nadaje nasze radio, to kefe, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Także mówimy tutaj o Matrynie Mieczysławskiej w kanale Wiesiolandia El Mercedes. Mega oszustka wszechczasów znalazła sposób na życie. I inne też kobiety, które a to liczą na granty, a to, że są niepełnosprawne baby, a to, że są ubezpieczone, a to, że im się należy, a że usiadła na fotelu stomatologicznym noga na nogę i mówi: ja się nie ruszę. No to ja muszę to przecież sprawdzić. A to pani problem. No to więc Janek Witek pamiętał, że Tafon Lipski jest jako tupeciara, wiedźma i baba. To więc ten Janek Witek, co on tutaj nie wygadywał słowa na wypier, to, proszę Państwa, jest podobne do tego, co mówi ta Basia Blok. Basia Blok, bo ona strasznie przeklina i że aż dziwne, że te to YouTube, które teraz już ludzie uciekają do Facebooka, uciekają gdzieś tam dalej do Daily Motion, ale tam znowu też inwigilacja jest straszna. No to w YouTube Basia Blok: karma, 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 karma. No to gdzieś to, proszę Państwa, licuje nawet z Kościołem katolickim. Oczywiście Warszawa to jest Kościół katolicki, rzymskokatolicki, bo tu papież, bo tu stara wiara, stary papież, stary tramwaj, pogotowie wciąż jeździ. 3 miliony, 3,5 miliona, albo 2,5 miliony, 3 miliony biedy. Dlaczego? No bo oni nie znają Pisma Świętego, nie chcą czytać Pisma Świętego. Dlatego my reklamujemy, proszę Państwa, Pismo Święte, jak gdyby tego było mało. Mało! Bo czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Są teraz dni ostatnie tego złego systemu rzeczy i w samej Biblii jest powiedziane, że Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec.